tytułem chwilę i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was, jak już się pewnie jakby zorientowaliście, na bardzo szybki book haul oraz unboxing zakładek magnetycznych. Przykre. Jeszcze raz. Book haul. Ale zostańcie do końca, bo po pierwsze mam dla Was informację o cudownym rozdaniu na Instagramie, a po drugie doszła do mnie też ta w sumie dosyć trochę niepozorna paczka. Ale to, co się w niej znajduje, to jest najcudowniejsza rzecz po prostu ever, czyli zakładki magnetyczne, coś od czego jestem absolutnie uzależniona i co po prostu uwielbiam i kocham. Ale okej, to zostawiamy sobie na później, a na początek zajmijmy się książkami. Pierwszymi książkami, z których istnienia na 100% zdajecie sobie sprawę, jest oczywiście Żniwiarz Pusta Noc oraz Żniwiarz Czerwone Słońce. Te książki przeszły dosyć dużym echem po polskim booktubie i w sumie trochę się nie dziwię, ponieważ jest to coś naprawdę nieco innego, bo w tych obu powieściach przedstawiona jest mitologia słowiańska. I to są jakby pierwsze książki w tej tematyce, z którymi w ogóle kiedykolwiek się spotykam, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę, a może sama mitologia wciągnie mnie i będę chciała dowiedzieć się czegoś więcej. Na to liczę, zobaczymy jak wyjdzie. No i klasycznie, z tej strony książki, o których jeszcze Wam nie opowiedziałam, z tej cała reszta. Następną książką jest oczywiście Ostatnia piosenka Nicholasa Sparksa i przede wszystkim to jest romansidło, więc jestem bardzo ciekawa, co Sparks tutaj mi zostawił. Zresztą Sparks pisze praktycznie same romansidła, ale jakby bardzo lubię Pamiętnik, film Ostatnia piosenka też bardzo mi się podobał, więc mam nadzieję, że analogicznie książka będzie jeszcze lepsza. Kolejny w kolejce jest Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Książka jest podobno genialna, jednocześnie mega straszna, więc nie mam pojęcia, czy dotrwam do końca. Podobno jest po prostu świetna i muszę ją przeczytać na maksa. Następne są dwie książki, których naprawdę nie bierzcie na serio z mojego czytelniczego życia. Dostałam je od mojej bardzo miłej koleżanki i na początku muszę Wam koniecznie zaznaczyć, że nie mam zamiaru nikogo urazić. Osobiście uważam tą historię za wielką pomyłkę. I naprawdę przepraszam wszystkich fanów tej sagi, ale dla mnie to jest po prostu shit. Nie lubię tej książki, nie lubię tej historii, nie lubię bezpodstawności uczuć głównych bohaterów ze Zmierzchu. Wiecie, jak dla mnie ludzkość i każda pojedyncza jednostka ma w sobie coś więcej niż tylko Boże, znam Cię tylko 3 dni, ale kiedy po prostu wbiłeś do tej stołówki i szedłeś w tym slow motion, to ja po prostu, nie wiem, zakochałam się na maksa. Widziałam Cię tylko, nie znałam Cię z charakteru. Z charakteru jesteś beznadziejny, ale co z tego? Jakby jesteś piękny, jesteś wampirem, świecisz w słońcu jak diamenty. O tyle w brzuchu, wszystko, kocham Cię, znam Cię 3 dni, ale wyjdź za mnie po prostu od razu. Co z tego, że właśnie tam, w tamtym mieście jakiś dziwny stwór bardzo podobny do Ciebie, który zostawił ludzką stopę, wiesz, jakby zabił 3 chyba ludzi, nie pamiętam w sumie. I mój ojciec, mojemu ojcu grozi niebezpieczeństwo, ale w sumie to na pewno nie jesteś ty, bo jakby ty świecisz w słońcu, jesteś wampirem, ale na pewno nie masz nic w związku z tamtą sytuacją, albo to nie są twoi przyjaciele. I patrzysz, jak śpię jeszcze. Patrzysz, obserwujesz mnie, jak śpię. To po prostu mówię ci, to jest miłość mojego życia. Tak dla mnie mniej więcej wyglądał sens tej książki. Bo dla bohaterów jakby główną wartością w życiu byli oni sami. Ja naprawdę rozumiem miłość, te sprawy, ale kurde! Ludzie mają w sobie coś więcej niż tylko zauroczenie drugą osobą. Przepraszam za mój hejt na tą książkę. Mam nadzieję, że konstruktywny. I przepraszam, jeśli akurat oberwała Wasza ulubiona książka. Różnica poglądów jakby jest fajna. Jeśli Wam się podobała, możecie pisać mi w komentarzach dlaczego, a ja bardzo chętnie z Wami na ten temat podyskutuję. Kolejną książką w każdym razie jest Mitologia Nordycka, czyli coś, co już przeczytałam i co kocham, uwielbiam, ubóstwiam i jest po prostu świetne. I bardzo spodobało mi się w ogóle zamysł samej tej mitologii. To jest coś totalnie innego niż mitologia grecka, a przyszło do mnie zaledwie chyba jakieś, nie wiem, ponad 3 tygodnie temu i już po prostu jest moją miłością tego roku. I mogę Wam ją na pewno na 100% polecić, aczkolwiek to jest książka bardziej, wydaje mi się, dla chłopaków. Bo mitologia nordycka jest mitologią wikingów, jest tu bardzo dużo przemocy, bardzo dużo rozlewu krwi i przez to też ona jest taka interesująca, ale na pewno jest bardzo brutalna. Więc miejcie to na uwadze, jeśli macie zamiar kupić tą książkę. Następny jest Cud Chłopak, czyli coś, co przywędrowało do mnie świeżutko wczoraj. Tą książką zainteresowałam się przede wszystkim od razu po obejrzeniu filmu, na którym płakałam ponad 10 razy. Film był naprawdę niesamowity, tak na maksa chwytający za serce i jakby od książki spodziewam się tego samego. Kolejną opowieścią jest oczywiście Krzyk Morskich Ptaków. I po pierwsze okładka jest piękna, a po drugie dopiero teraz mi się przypomniało, że zapomniałam pingwina w tle.
Książka, jak sam autor ją określił, jest ginącym portretem morskich ptaków. Podobno w bardzo niesamowity i taki przydatny sposób tłumaczy i przybliża czytelnikowi sam obraz właśnie ptaków. Jakby mam nadzieję, że czegoś się od niej nauczę. Dobra, więc to były wszystkie książki, które sama kupiłam, a teraz nadeszła pora na trzy książki, za które bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu kobiecemu. Wyostr się! Pierwszą z nich jest oczywiście Dziewczyna z tatuażem na lędźwiach, czyli autobiografia, która jednocześnie ujmuje i zachwyca swoją szczerością. Zależy, czy lubicie ten typ literatury. Ta kobieta, po prostu śmiałam się na maksa i mimo, że autobiografie nie są moim typem literatury i nawet po przeczytaniu tej książki dalej nie lubię autobiografii, to jednak przyjemnie przy niej czas spędziłam. Następną książką również od tego wydawnictwa, której zresztą nawet się nie spodziewałam, są Tkanki, czyli coś, o czym absolutnie nic nie wiem i nawet nie chcę czytać, bo ta książka będzie dla mnie, myślę, że niespodzianką. Może dobrą, może pozytywną, może nie, może się zawiodę, ale to się zobaczy, nawet nie chcę wiedzieć, o czym to jest. I ostatnią, czyli trzecią książką od tego wydawnictwa jest oczywiście Zapytaj astronautę. Czyli ja bym to nazwała takim Q&A z astronautą. Ja bardzo lubię kosmos, to jest coś, co mnie ciekawi i fascynuje. Może niekoniecznie chciałabym zostać astronautą. Powiedziałabym nawet, że nie, nie chciałabym. I jakby ta książka jest pisana w taki sposób, że mamy tutaj pytania i długie, wyczerpujące odpowiedzi Tima, czyli człowieka, który był na orbicie ziemskiej i który może opowiedzieć o całej ścieżce swojej kariery. I jako, że już zaczęłam tę książkę, jestem naprawdę zachwycona sposobem, w jaki jest pisana. Bo nie jest tylko dla ludzi, którzy chcieliby zostać astronautą, ale jest tu też masa ciekawostek, takich jak na przykład, że przed startem astronauci mogli włączyć sobie trzy ulubione piosenki, które leciałyby w trakcie ich startu, żeby bardziej się odprężyć. Na przykład tutaj Tim wybrał A Sky Full of Stars Coldplaya. Więc jakby myślę, że z tym Coldplayem to byśmy się dogadali, powiem ci. Też lubię Coldplaya, a nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja na przykład jak poznaję ludzi z podobnym gustem muzycznym do mojego, to od razu jest: o mój Boże, zostańmy przyjaciółmi! W znaczeniu, że dobra, może nie tak dosłownie, ale myślę, że wiecie, co mam na myśli. Po prostu gust muzyczny łączy ludzi. Dobra, więc przyszła pora na coś, od czego musiałam się powstrzymywać, mimo że ta paczka patrzyła na mnie autentycznie w moim pokoju i prosiła: hej Justyna, otwórz mnie, czeka tam na ciebie Alfons oraz Edward i w ogóle To jednak stwierdziłam, nie, czekam do odcinka, więc nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie mogę się doczekać. Dobra, więc to jest o tyle fajna paczka, że tutaj nawet nie trzeba morza. O mój Boże, dobra. Więc zobaczymy, co będzie pierwsze. Pierwszy mam paragon. Paragon położył tutaj. Więc na początku, żeby usztywnić tą paczkę, tutaj Epic dodał taką, nie wiem, zakładkę, nie wiem jak to nazwać, z napisem Born to make history. Więc jakby miło, że to dodali, bo tego jakby nie zamówiłam. A teraz czas na same zakładki. O Boże, dobra, tu jest Alfons i Edward. Czekajcie, położę to tutaj, nie mam pojęcia, czy już wszystkie wyjęłam, ale o Boże, ale się cieszę. Więc dobra, pierwszą zakładką magnetyczną jest oczywiście Alfons. Boże, Al, jesteś taki piękny. Dobra, kolejny jest oczywiście drugi z braci, czyli Edward. Trzecią postacią jest Czubaka i świetnie światło mi się odbija. Dziękuję. Czwarty jest oczywiście Natsu, czyli crush po prostu życia. Następny Bilbo Baggins i w sumie ja nawet nie pamiętam, żebym ja go zamawiała, może to jest Frodo. Autentycznie nie pamiętam. I ostatnia postać, pozdrawiam kumaty, którzy wiedzą kto to. Dobra, czekajcie, bo ja tu mam jeszcze. Dla fanów Igrzysk Śmierci musi się pojawić tutaj Katniss. Następny tor, czyli Crash Życia, chociaż wolę Lokiego. Ale Lokiego no niestety wyprzedali mi. Przykre. Następny jest Tony Stark, czyli Iron Man. Proszę bardzo, mamy jeszcze Kapitana Amerykę. Dobra, więc tu jest jeszcze taka czarna ulotka z napisem, bo czytanie jest obłędne i żeby było jasne, Epic mi nie zapłacił, żebym coś takiego pokazała. Robię to z własnej woli, ja jestem sama psychopatycznie zakochana w tych zakładkach, zresztą widzieliście. I słuchajcie, jak sprawdziłam w Paragonie, ja naprawdę zamówiłam 9 sztuk, a jakby Bilbo Baggins jest sztuką 10. Więc w takim wypadku dostałam tego Bilbo Bagginsa tak nadprogramowo, więc bardzo dziękuję. Zresztą i tak, jak możecie się domyślać, dosyć sporo wydałam na te zakładki. Chociaż dobra, dla miłości, dla po prostu Eda oraz Alfonsa mogę wszystko. Przy okazji z takich ogłoszeń chciałabym Wam przypomnieć o konkursie, który aktualnie trwa na moim Instagramie. Do wyboru macie tą albo tą okładkę żółwiarz do końca i oczywiście osoba, która wygra, może sobie tam jak chce wybrać do wyboru, do koloru, które wydanie woli. Więc myślę, że warto i zapraszam Was.
Dziękuję za obejrzenie, więc ja jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, klikania tego fajnego dzwoneczka na dole, który będzie Wam przypominał o nowych filmach, komentowania, lajkowania i bardzo Wam dziękuję, bo to po prostu wspiera moją twórczość i więcej osób będzie mogło zobaczyć moje filmy. Dzięki i do następnego. Pa!